Witam Państwa serdecznie w imieniu własnym. Moje nazwisko Piotr Wojciechowski. Mam zaszczyt prowadzić dzisiejsze spotkanie, kolejne spotkanie z cyklu Tajemnice Bezpieki. Po mojej prawej stronie pan Witold Gadowski, pisarz, dziennikarz, komentator. I pan dr Witold Bagieński, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, uznawany i słusznie za najlepszego specjalistę, jeżeli chodzi o dzieje Departamentu I, czyli Komunistycznego Wywiadu Cywilnego. Proszę Państwa, dzisiaj się spotkaliśmy z takim intrygującym tematem, osobą, która koncentruje naszą opowieść, Rudolfem Skowrońskim, biznesmenem, człowiekiem wywiadu, służb specjalnych, który od zgoła 12 lat skutecznie ukrywa się prawdopodobnie poza granicami kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jest to po Dariuszu Przewieczerskim, innym zbiegu, którego władze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w ubiegłym roku wydały władzom Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, jedynym ostałym uciekinierem, człowiekiem służb, biznesmenem, ikoną transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku, który jest poza zasięgiem państwa polskiego. Przed tym spotkaniem spróbowaliśmy dopytać się, a właściwie to dziennikarze sprowokowani tym tematem dzisiejszego spotkania, dopytać się chcieli władz prokuratury generalnej, czy są jakieś nowe informacje, ślady pobytu pana Rudolfa Skowrońskiego, jakieś działania nietypowe, niekonwencjonalne w celu odszukania jego miejsca pobytu i sprowadzenia go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po to, żeby postawić go przed sądem karnym i osądzić za przestępstwa jemu zarzucane. Dowiedzieć się, czy środowisko, z którego pochodzi, bardzo mocno się jest związane, z którego jego bogactwo kojarzymy, czyli środowisko oficerów wysokiej rangi komunistycznego wywiadu cywilnego, a następnie wojskowego w WSI, jak generał Marek Dukaczewski, pułkownik Aleksander Makowski, czy też Włodzimierz Sokołowski, Wel Wincent Sewierski. Coś na ten temat wiedzą, czy byli w ogóle w tej sprawie przesłuchiwani, w jaki sposób prokuratura próbowała w oparciu o takie zeznania zlokalizować i ująć poszukiwanego od 12 lat Rudolfa Skowrońskiego. Nie mamy takiej informacji, to znaczy nie mamy odpowiedzi na te pytania. Także sprawy albo się dzieją, albo się nie dzieją. I poza tym, że naturalnym było sprowokowanie do dyskusji, do opowieści o Rudolfie Skowrońskim w świetle tego, że władze amerykańskie wydały Dariusza Przewieczerskiego, bardzo ważną postać dla świata komunistycznego, dla partii politycznych, z których z tego korzenia wyrosły, czyli dla SDRP, SLD, ale także dla historii FOZ-u, zapytać się właśnie o Rudolfa Skowrońskiego, to poza tą ciekawością, poza tym, że to jest już ten ostatni, najprawdopodobniej znany opinii publicznej zbieg, który ma na tyle siły, który jest tak ochraniany najprawdopodobniej takim parasolem, że państwo polskie nie jest zdolne do zlokalizowania jego miejsca pobytu i ściągnięcia tutaj, by zapewnić mu rzetelny i sprawiedliwy osąd karny, to jest to postać, która jak w soczewce tak naprawdę świetnie przedstawia mechanizmy transformacji ustrojowej, tych, można powiedzieć, ludzi z pierwszych stron gazet i pierwszej listy tygodnika Wprost, najbogatszych ludzi w Polsce, którzy budowali w oparciu o służby specjalne komunistyczne swoje fortuny. Jest to postać też ze wszechmiar ciekawa ze względu na jego historię osobistą, jego wątki związane z zderzeniem się z wymiarem sprawiedliwości w latach 60. ubiegłego wieku, to będzie o tym później,
jego kontaktami ze służbami specjalnymi, prawdopodobnymi kontaktami ze służbami specjalnymi państwa NRD-owskiego, czyli Stasi, jego działalnością gospodarczą, która była backgroundem i która była podstawą w ogóle budowy jego imperium i jego bogactwa, fortuny, głównie skoncentrowanej wokół firmy Intercommerce, potem w latach 90. Ale jest to też postać, która doskonale się poruszała w środowiskach, można powiedzieć, przedstawicieli, prominentnych przedstawicieli ludzi opozycji. Tu przykładem jest na przykład Piotr Jegliński, no, ikona działalności opozycyjnej i za granicą, i w kraju, ale jest to kapitalny przykład właśnie, jak Rudolf Skowroński, jemu podobni, no, przenikali do tego środowiska na różne sposoby, czy przez kontakty osobiste, czy też przez biznesy, które na początku lat 90. zawiązywali, o czym będziemy dalej mówić. Moje pytanie w pierwszej kolejności to bym zwrócił się do pana Witolda Gadowskiego z takim prostym pytaniem. Czy panu redaktorowi udało się już zlokalizować miejsce pobytu Rudolfa Skowrońskiego? Gdyby odpowiedź była twierdząca, to byśmy tu dziś ujawnili to po prostu i zaczęłaby się cała historia. No niestety ta odpowiedź nie może być twierdząca, bo nie wiem, gdzie on przebywa. Jest to do ustalenia. To jest informacja optymistyczna. Jest to do ustalenia, bo rzeczywiście w dzisiejszym świecie niewiele rzeczy jest z ludźmi związanych, jest nie do ustalenia. Odpowiedź na to pytanie to jest także odpowiedź na pytanie, kto ochrania Rudolfa Skowrońskiego albo kto buduje mu jego bezpieczne ukrycie. Bo to, że on żyje, nie ulega wątpliwości. Przynajmniej żył jeszcze 2 lata temu. No, nie jest jeszcze taki stary. Przychodzą różne informacje, mniej lub bardziej wiarygodne. Ostatnio przyszła informacja, że prawdopodobnie jest w Finlandii. Nie wiem dlaczego w Finlandii, ale może on sam takie informacje rozsiewa, a może to po prostu jest kwestia jakiejś taniej sensacji, tego nie wiem. Na pewno to jest zdarzenie, które opowiadał mi świadek. 2 lata temu na jednym z amerykańskich lotnisk ten świadek został zaczepiony przez mężczyznę, który wiedział, że w jakiś sposób nasz świadek jest związany z jego ostatnią żoną, z ostatnią żoną Rudolfa Skowrońskiego. Zaczepił go człowiek, który przekazał mu tylko taką informację: dbaj o moje dzieci. On mi to powtórzył, ponieważ z nim długo rozmawiałem i te sesje naszych rozmów odbywały się kilka razy, więc nabrałem do niego zaufania, że to nie jest konfabulant, tylko człowiek, który rzeczywiście takie zdarzenie przeżył. Więc 2 lata temu jeszcze Rudolf Skowroński dał znak życia, bo prawdopodobnie był to Rudolf Skowroński tym mężczyzną. No i to jest to, co wiemy na pewno. Można by to ustalić, gdyby w Ministerstwie Sprawiedliwości albo w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstał mały zespół, który by chciał to zrobić, to sądzę, że po miesiącu byśmy wiedzieli. Tylko odbijam pytanie, czy to jest możliwe, czy ktoś chce, czy też no, amatorsko dziennikarze muszą poszukiwać naszego bohatera. No, to jest trudne pytanie, chociaż z pozoru narzucałoby się odpowiedź, że nie chce, skoro przez 12 lat, 2006 rok, to jest ta data uznawana za datę rozpoczęcia poszukiwań Rudolfa Skowrońskiego, który zniknął po przedstawieniu mu zarzutów, o ile dobrze pamiętam, wyłudzeń podatku i chyba korupcji wobec wysokich urzędników Ministerstwa Finansów. No ale historia Dariusza Przewieczerskiego pokazuje jednak, że no, te młyny się jednak wolno, ale jednak one się kręcą i one jednak jakiś urobek dają.
Dariusz Przewieczewski w podobnych latach zniknął i uciekł do Stanów, na terytorium Stanów Zjednoczonych, tak? Bezpośrednio z Białorusi, kiedy dowiedział się o tym, że będą postawione mu zarzuty związane z aferą FOS i jego uczestnictwem, i potem zniknął tam, gdzie państwo amerykańskie mu zapewniło parasol, po czym po parunastu latach ten parasol został zdjęty. Możliwe, że władze polskie przyjęły ten typ, tę taktykę poszukiwania czy oczekiwania na to, że główny decydent, który zapewnia bezpieczeństwo Rudolfowi Skowrońskiemu, no straci już jakby zainteresowanie i przy zmianie albo polityki, albo opcji władz państwa, które ten parasol roztoczył, no wyda go władzom Rzeczpospolitej, tak? Ale przecież, panie Witoldzie, no, Rudolf Skowroński, rocznik 1951, w tym roku we wrześniu będzie kończył 68 lat, no zostawił tutaj gigantyczny majątek. Tak, i z tego, co można ustalić, ten majątek jest zarządzany. Ten majątek jest zarządzany i pieniądze trafiają do rodziny. Tak więc... On został uznany za nieznanego z miejsca pobytu, ale przecież nie za nieżywego czy martwego. Nie został prawnie uznany za martwego. No, opinia publiczna o tym nic nie wie, jakoby został uznany za osobę nieżyjącą. Więc to jest pewien rodzaj cudu III Rzeczypospolitej, jednego z wielu, że majątek się zarządza, a właściciela nie ma. Jak to się dzieje? No też można prześledzić, przecież pieniądze zostawiają ślady, papiery też. Nikt nie jest chyba zainteresowany w tym, żeby Rudolf Skowroński objawił się i zaczął mówić, bo mógłby powiedzieć o bardzo ciekawych interesach, które działy się już po 90 roku. I to byłoby niewygodne. Pewnym śladem Rudolfa Skowrońskiego no jest słynne wystąpienie sejmowe Andrzeja Lepera, kiedy był odwoływany z funkcji wicemarszałka. On wtedy bardzo wygłosił mocne przemówienie, oskarżające bardzo mocno polskich polityków, oparte na bardzo szczegółowych informacjach. A jak sobie przypomnimy, głębiej sięgając, Klewki, Gasińskiego, o tym wszystkim będziemy mówić, prawda, bo to jest niezwykle ciekawe. No to jest ewidentna ścieżka Rudolfa Skowrońskiego, prawda? I Leper nie żyje, już nam nic nie powie. Gasiński też jakby no, nie jest rozmowny, przynajmniej teraz. Nie wiem, czy żyje w ogóle zresztą. To należałoby ustalić. Kiedyś Marysia Wiernikowska, bo dziennikarze mieli potyczki z tą schedą poskowrońskiej. Marysia Wiernikowska, która przecież była związana z Gazetą Wyborczą, potem z Telewizją Publiczną, napisała książkę pod tytułem Zwariowałam. Prawda? I jak ktoś z państwa ją czytał, no to ona się składa z pewnych konkretnych ustaleń dotyczących Klewek i tam tych wszystkich rzeczy z tym związanych. Nikt nie odniósł się do ustaleń Wiernikowskiej, natomiast Wiernikowska zniknęła z firmamentu polskiego dziennikarstwa. Więc to dosyć jest tajemnicza sprawa, że tutaj no, kilku świadków nie żyje, kilku zostało już uznanych za nieważnych. Do czego to może doprowadzić dalej? Ale to nie jest jedyna sprawa, bo korci mnie, żeby powiedzieć o sprawie niezwiązanej ze Skowrońskim, ale także bardzo zamilczanej i dziwnej, mianowicie o Monzerze Alcazarze. Przecież Monzer Alcazar został osądzony w Stanach Zjednoczonych. Materiały z procesu są dostępne. Jakoś nie przenikają do Polski. A to był człowiek, który handlował głównie polską bronią. No ale to już zupełnie odrębna opowieść, może na jakieś kolejne spotkanie, ale to pokazuje, że tych tajemnic, które trwają od PRL-u, ale nie zostały rozwikłane w III RP, jest bardzo dużo. No jedna z nich to właśnie Rudolf Skowroński. Klewki to tylko przypomnę, że to jest prywatna posiadłość taka dosyć rozległa Rudolfa Skowrońskiego, czy też jego najbliższej rodziny, i w Warszawie przy ulicy Śmiałej jest spora nieruchomość. No pamiętam, jak parę lat temu jeszcze przy okazji książki Konfidenci, w której poświęciliśmy zresztą dzięki uprzejmości Witolda Bagińskiego sporo miejsca i naszych ustaleń
odnośnie współpracy Rudolfa Skowrońskiego z Wydziałem 11 Departamentu I i firm, które stały się firmami przykrycia, tak zwanych firm polonijnych czy przedsiębiorstw zagranicznych, które działały na terenie PRL-u, no to opowiadał mi Piotr Gliński taką historię, że, a to był 2015 rok, że twierdził, że to też z drugiej ręki, że kilka lat wcześniej w okolicy Śmiałej, czyli tego właśnie nieruchomości, w której od lat władał właścicielem Rudolf Skowroński, no był on wtedy już ta ENA tak zwana, czyli ten Międzynarodowy List Gończy działał, widziany. Także mamy rok 2016, tak panie Witoldzie, o którym pan mówi, lotnisko w jakimś mieście amerykańskim i powiedzmy w miarę wiarygodny przekaz Piotra Lgińskiego, szefa wydawnictwa, właściciela wydawnictwa Edycją Spotkania, że jeszcze wcześniej, parę lat temu przemykał w okolicach ulicy Śmiałej w Warszawie, w pobliżu swojej nieruchomości. Panie Piotrze, i teraz brakuje nam na sali kilku osób, które mogłyby nam powiedzieć, gdzie jest Rudolf Skowroński, albo przynajmniej gdzie był ostatnio widziany. Jedną z takich osób jest pułkownik Makowski, który do końca z nim współprowadził biznesy, tak. Które opisuje nawet w swojej książce Pojmać czy zabić Bin Ladena, tak, opisujące operacje z lat 2001, chyba 2003, o ile dobrze pamiętam, albo wcześniej, gdzie na zlecenie Wojskowych Służb Informacyjnych całe to towarzystwo skupione wokół Interkomersu razem z Rudolfem Skowrońskim i pułkownikiem Aleksandrem Makowskim mieli za zadanie zlokalizować i wydać Amerykanom ukrywającego się Bin Ladena. I z dwojgiem dziennikarzy tygodnika Wprost, którzy także z nimi tam pojechali wtedy do Afganistanu. Może o czym pisze nam Aleksander Makowski? Przypomnieć o kim mowa? On chyba nie wymienia nazwisk, ale na pewno pada imię Zofia, czy Zosia. Jedna dziennikarka i drugi mężczyzna, już nie pamiętam imienia, ale pisze o tym Makowski w tej książce właśnie. W tych takich ustaleniach śledczych uznaje się, że pułkownik Aleksander Makowski, który przypomina, to zaraz przejdziemy do historii, tu już będziemy oddawać głos panu Witoldowi Bagińskiemu, no był wieloletnim jego oficerem prowadzącym. Od połowy lat co najmniej 80. ubiegłego wieku, no do końca, prawda? I uznaje się, że była to osoba ostatni raz, która go widziała, na pewno żywego, tak? Inną osobą jest na pewno, która mogłaby dużo opowiedzieć, to jest Włodzimierz Sokołowski. Wincent Sewerski. Tak jest, no, który także był jego oficerem prowadzącym przed swoim wyjazdem na placówkę do Sztokholmu w drugiej połowie lat 80. jako oficer Wydziału 11 Departamentu I, ale i są pewne relacje, które mówią o tym, że po powrocie, kiedy został przyjęty do Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, też miał prowadzić Rudolfa Skowrońskiego, który w tym czasie miał współpracować z Zarządem Wywiadu UOP. Dobrze, proszę Państwa. No i wreszcie jest dobrze znany Państwu, bo już tutaj występował, pułkownik Piotr Wroński, który także miał do czynienia z Rudolfem Skowrońskim służbowo. Ja nawet przed tym spotkaniem zadzwoniłem do pułkownika Wrońskiego, pytając, czy by się nie zjawił, ale jest niestety w innym mieście. Szkoda, bo może by nam coś powiedział, bo bardzo byłem zainteresowany, co dzisiaj by powiedział, bo pułkownik Piotr Wroński razem z Przemysławem Wojciechowskim wydali książkę, która jest mało znana, ale to są wspomnienia Wrońskiego, w której cały rozdział poświęcony jest Rudolfowi Skowrońskiemu i różnym operacjom związanym ze Skowrońskim z udziałem pułkownika Wrońskiego. Tak, proszę zauważyć, jak oficerowie prowadzący Rudolfa Skowrońskiego, komunistycznego wywiadu cywilnego, no, promieniują na dzisiejszy dzień na rynek wydawniczy powieści szpiegowskiej, bo są to dwie osoby kluczowe, głównych autorów wywodzących się ze środowiska SB, wywiadu cywilnego komunistycznego, no, najbardziej płodnych, jeżeli chodzi o powieści szpiegowskie. Nawet kanał Pli przecież nakręcił i emituje serial szpiegowski napisany na podstawie trzech książek Włodzimierza Sokołowskiego, Wincenta Sewerskiego. A teraz trochę historii, proszę Państwa. Tak jak powiedziałem, Rudolf Skowroński to jest rocznik 1955,
pierwszy rok. To jest ten, że tak powiem, gospodarzy z Łomianek, o ile dobrze pamiętam, który w pierwszych swoich latach działalności po uzyskaniu 18 lat rozpoczął pracę nad sadem gdzieś zlokalizowanym, dobrze pamiętam, koło Nadarzyna. Mający kłopoty z prawem, w 1968 roku jako 18-latek został skazany przez sąd karny perelowski za gwałt. Kilka lat później, dokładnie 7 lat później, w 1976 roku, miał już 25 lat, został zatrzymany przez policję i prokuraturę nerdowską, ponieważ jak wielu zresztą Polaków, po prostu handlował walutą, przejeżdża z Berlina Zachodniego do Polski, przywoził reglamentowane towary, ale na 2 miesiące został zaresztowany, zatrzymany. W roku 1980, ni stąd, ni zowąd, w wieku 29 lat znajduje jakąś Norweszkę, z nią się żeni i jest to kapitalny pretekst do wyjazdów zagranicznych. Jak? To jest druga żona Rudolfa Koskowrońskiego. To jeszcze następuje ten akt przed tą małą rewolucją w Polsce, jakim było powstanie Solidarności. W jakichś dziwnych okolicznościach, ponieważ był to biznesmen na miarę PRL-owską, czyli zajmował się wszystkim od handlu, przywożeniem różnych rzeczy z Berlina Zachodniego przez drukowanie na potrzeby nawet regionu Mazowsze Solidarności koszulek z napisem element antysocjalistyczny. Nie wiem, część Państwa pewnie pamięta to, takie koszulki i piny, które można było przypinać do siebie. I jest to, staje się to podstawą, że w końcu 1981 roku on cały czas jest tą drobną, elementem drobnoburżuazji, czyli ma tą swoją firemkę, która drukuje różne rzeczy, wytwarzasz te emblematy, czy też te koszulki z napisami antyradzieckimi, antysocjalistycznymi, jak wtedy uważamy, i jest wpisany na liście do osób przeznaczonych do internowania w końcu 1980 roku. I teraz bym poprosił Ciebie, Witoldzie, o jego historię, bo ta historia właśnie to jest jego początek najprawdopodobniej styku ze Służbą Bezpieczeństwa, od czego już nie odspawa się do dnia najprawdopodobniej dzisiejszego, która zdeterminuje jego całe późniejsze życie. Szanowni Państwo, tworzenie biografii Rudolfa Skowrońskiego jest sprawą bardzo trudną, przede wszystkim dlatego, że główne materiały Służby Bezpieczeństwa na jego temat zostały po prostu zniszczone. I możemy odtwarzać jego życiorys na podstawie dokumentów rozproszonych, bardzo zróżnicowanych. Do tej pory takie najpełniejsze opracowanie tej jego drogi życiowej związanej ze Służbą Bezpieczeństwa można znaleźć w książce resortowe Dzieci Służby. Tam jest rozdział poświęcony jego osobie. I ta publikacja oraz też i moja poniekąd publikacja to są takie materiały, w których można się zapoznać mniej więcej z tym, jak jego droga życiowa przebiegała. I tak, to właśnie jak wspomniano, grudzień 80. roku, znaczy tuż przed stanem wojennym, Rudolf Skowroński razem ze swoim kolegą Waldemarem Krukiem zajmowali się drukowaniem owych koszulek, różnych takich pamiątek, akcesoriów. To było takie dosyć rzucające się w oczy, w związku z czym Rudolf Skowroński został internowany. Wspomniany Waldemar Kruk jest o tyle istotną osobą, że właśnie po pierwsze sam był zaangażowany w te nielegalne druki, ale również był bratem Rolanda Kruka, człowieka, który był zaangażowany w ruch opozycyjny studencki. Zresztą oni wszyscy byli w wieku studenckim, w związku z czym to byli bardzo młodzi ludzie. W związku z czym to były takie kręgi, które już powiedzmy z czasem rzeczywiście bardzo wzrosły. Wspomniany właśnie Roland Kruk, no to był człowiek, który bardzo istotną rolę w drugim obiegu w Warszawie odgrywał i rzeczywiście bardzo ciekawa postać, aczkolwiek dosyć mało mam wrażenie na jego temat do tej pory napisano. Natomiast właśnie jego brat również był w te rzeczy zaangażowany. W każdym razie Służba Bezpieczeństwa został internowany i w trakcie tej odsiadki takiej przymusowej zgłosił się z pewnymi wyjaśnieniami, że on jednak zrozumiał, że tutaj ta droga, którą szedł, była niewłaściwa i tak dalej. I zaczęły się jakieś rozmowy w tym internowaniu ze Skowrońskim. Przebiegu tych rozmów dokładnie nie znamy, natomiast można domniemywać, że zakończyły się one zwerbowaniem go do współpracy. On podpisał lojalkę. No tak. Po 3 tygodniach internowania. Tylko oczywiście lojalka, a zobowiązanie do współpracy to jakby są dwie różne rzeczy. To znaczy jedno drugiego oczywiście nie wyklucza, natomiast sama lojalka nie jest potwierdzeniem, że tak powiem, zgody na współpracę z SB. Natomiast w momencie, kiedy z internowania został zwolniony,
Dalej działał w obszarze tym prywaciarskim, jak to się mówi, czyli handel przede wszystkim. Między innymi to była jakaś firma, która zajmowała się wytwarzaniem jakichś plastikowych wyrobów też gdzieś tutaj pod Warszawą. I był wykorzystywany przez Służbę Bezpieczeństwa jako TW o pseudonimie Tomek. Kontaktowała się z nim komenda stołeczna MO, czy właściwie SB, bo to była ta część, znaczy to się nazywało komenda stołeczna MO, ale w praktyce to były struktury SB-ckie, cały pion SB, czyli, że tak powiem, warszawski odpowiednik centrali Służby Bezpieczeństwa. I był tam wydział, który zajmował się zwalczaniem nielegalnej poligrafii i tego typu aktywności. Bardzo istotną rolę odgrywał tam taki oficer, który nazywał się Kazimierz Dzienia, z którego historia jest też rzeczywiście bardzo istotna w tym kontekście, dlatego że w tym całym pierwszym czasie współpracy z SB to był po prostu ten oficer, który przede wszystkim decydował, jak te kontakty wyglądają. On potem kierował wydziałem w Komendzie Stołecznej w tej części SB-ckiej. W każdym razie ta działalność już wówczas była dla SB korzystna ze względu na to, że wspomniany Roland Kruk został aresztowany w maju 1982 roku na skutek donosów TW Tomka. Mianowicie Roland Kruk razem z swoim znajomym, nie jakimś szczególnie bliskim, ale jednak, został zatrzymany 18 maja 1982 roku w Morach pod Warszawą. To jest przy trasie dawnej w stronę Poznania, niedaleko Ożarowa Mazowieckiego. No i dzisiaj w zasadzie to już są prawie chyba granice administracyjne Warszawy, jak nie Warszawa wręcz. Akcja była o tyle ciekawa, że obok tego, że tam wkroczyli funkcjonariusze, to również pojawili się dziennikarze i kwestia zlikwidowania tej, jak to wówczas mówiono, nielegalnej drukarni, no, była pokazana nawet w dzienniku. Natomiast jak się sięgnie po te dokumenty, to widać, że troszeczkę tę sprawę rozdmuchano, to znaczy nie było tam nielegalnej drukarni, natomiast rzeczywiście było troszeczkę materiałów drugoobiegowych, więc po śledztwie ostatecznie, po iluś miesiącach Roland Kruk został zwolniony, uniewinniony, no ale generalnie to jest powiedzmy taki pierwszy, mam wrażenie, odnotowany ślad rzeczywiście szkodliwej działalności w obszarze związanym ze Służbą Bezpieczeństwa. Tu jeszcze dodajmy, że Rudolf Skowroński już czerpie w trakcie stanu wojennego 1982 roku, wyszedł w początku lutego, już profity z tej współpracy, ponieważ SB mu pozwala, właśnie Kazimierz Dzienia, major ówczesny, naczelnik trzeciego, dwa zdaje się. Wydziału 3, rzymskie, dwa arabskie. Dokładnie, czyli tak. Wyjeżdża już do Berlina Zachodniego i do swojej żony do Norwegii. Tak, i właśnie ta Norwegia jest tutaj ciekawa, dlatego że kolejne etapy jego działalności biznesowej to były spółki polonijne, czy też firmy polonijne i one polegały na tym, że obok obywatela PRL tam byli cudzoziemcy, którzy byli jakby tą drugą stroną tego układu biznesowego. I Rudolf Skowroński był takim pełnomocnikiem dla firmy, która nosiła nazwę Interpanda. I właśnie to były owe wyroby plastikowe, wyjeżdżanie za granicę, ale też prawdopodobnie to w jakimś stopniu było przykrycie dla tej działalności związanej z nielegalnym drukowaniem. No tutaj niestety mamy ten problem, że właśnie nie mamy bezpośrednich materiałów na ten temat, a te, które się zachowały, dotyczą przede wszystkim, są właśnie materiały bardziej o charakterze kontrwywiadowczym, czyli przyglądaniu się przez z kolei pewną część Służby Bezpieczeństwa temu, co to za ludzie się wokół tej spółki polonijnej kręcą. No bo niezależnie od tego, że oczywiście to, że tak powiem, mogło być kontrolowane przez tę część SB, która zwalczała podziemie Solidarności, to z drugiej strony no niekiedy było tak, że zainteresowania poszczególnych departamentów czy wydziałów SB po prostu się zbiegały niezależnie od siebie, w związku z czym to chyba był podobny przypadek. W każdym razie w tym okresie wyklarowała się pewna grupa współpracowników Rudolfa Skowrońskiego, właśnie wspomniany Waldemar Kruk, który, warto dodać, również został w 1982 roku zwerbowany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, co zresztą mam wrażenie, że bardzo ułatwiało pole manewru przy jakichś grach, które tam odchodziły. A także Służba Bezpieczeństwa właściwie obserwowała ten pewien krąg, w którym oni się poruszają, więc w związku z czym jakiegoś typu działania tutaj na pewno były. My nie do końca jesteśmy w stanie je odtworzyć i zorientować się, na czym to wszystko polegało. Natomiast w biznesie, jak to w biznesie, pewne priorytety się zmieniały i w pewnym momencie nacisk został położony, być może z inspiracji Służby Bezpieczeństwa, na pewne zmiany. Czyli ta firma, która zajmowała się owymi wyrobami plastikowymi, została zastąpiona inną firmą. Było to przedsiębiorstwo pod nazwą Helios, które zajmowało się przede wszystkim drukiem.
drukiem różnego rodzaju materiałów, tak by się powiedziało dzisiaj, reklamowych. Natomiast oczywiście pod tym hasłem można było także drukować i także rzeczy wówczas nielegalne. W każdym razie firma Helios była złożona z dosyć podobnych ludzi, aczkolwiek ten pełnomocnik zagraniczny był już wówczas inny. Rudolf Skowroński z tej okazji wyjeżdżał dosyć mocno za granicę. Z czasem zresztą ta firma stworzyła swoje przedstawicielstwo w Berlinie, skąd zresztą bardzo dużo przyjeżdżało różnego rodzaju materiałów, sprzętu, farb drukarskich i tak dalej. Natomiast ta sprawa się stopniowo coraz bardziej rozrastała i w grudniu 1985 roku została przejęta przez wywiad. Nie znamy do końca okoliczności, w których to nastąpiło. Sam Rudolf Skowroński na pewno był w zainteresowaniu wywiadu już w pierwszej połowie 1985 roku. Natomiast formalne przekazanie jego sprawy i jego jako współpracownika do innej jednostki nastąpiło w grudniu 1985 roku. I owszem, nadal był nazywany kryptonimem Tomek, z tym, że z tajnego współpracownika stał się agentem, ponieważ w wywiadzie były inne kategorie. Natomiast z drugiej strony jego sprawa, wtedy sprawa nosiła kryptonim SETI, pisane przez 2T. I założono też sprawę o kryptonimie Solej, która była sprawą wywiadu założoną na tą firmę Helios. Wspomniany wcześniej Waldemar Kruk, współpracownik biznesowy, również został przekazany i stał się kontaktem operacyjnym o kryptonimie Rion. I to był, że tak powiem, następny transfer. Natomiast wywiad dosyć mocno rozkręcił całą tę historię związaną z Heliosem, dlatego że między innymi z poruczenia tej firmy za granicę wyjeżdżał Zdzisław Pietkun, czyli agent o pseudonimie Irmena. Niezwykle ciekawa postać, człowiek, który operował na terenie Trójmiasta i z ramienia podziemia Trójmiejskiego Solidarnościowego jeździł na zachód, przede wszystkim do brukselskiego Biura Solidarności, i był takim kurierem merytorycznym dla podziemia, przewożącym korespondencję, pieniądze, pewnie i sprzęt z Brukseli, zapewne być może też nie tylko, do Trójmiasta, czy właśnie do centrum podziemia. To były materiały rzeczywiście niezwykle istotne, bo jeżeli Służba Bezpieczeństwa była w stanie kontrolować taki kanał łączności kraj-zagranica, to była w stanie z wyprzedzeniem wiedzieć o tym, jakie mogą być plany ludzi zaangażowanych w tę działalność, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Mogła śledzić pewne osoby, jeżeli przyjeżdżał jakiś sprzęt lub pieniądze. To stwarzało cały szereg możliwości. I o ile ta krajowa część Służby Bezpieczeństwa starała się rozpracowywać te kontakty na miejscu w kraju, tutaj bardzo istotną rolę odgrywało Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa, jednostka, która została stworzona tuż przed stanem wojennym, ale tak naprawdę w stanie wojennym została bardzo mocno rozkręcona. I Biuro Studiów to jest jedna z najbardziej enigmatycznych komórek dla nas, historyków, dzisiaj, dlatego że jej dokumentacja została administracyjna w olbrzymim wręcz stopniu zniszczona. Mamy pojedyncze rzeczy, czasem troszeczkę zachowały się przez przypadek, ale bardzo, bardzo mało wiemy o pewnych sprawach. I ta krajowa część Służby Bezpieczeństwa, która nie była biurem studiów, bardzo często była traktowana jako ci, którzy po prostu mają robić zamieszanie, nawet zresztą nieświadome. To znaczy, owszem, prowadzili jakieś sprawy, coś tam robili w niektórych obszarach, ale te kluczowe kwestie trzymało biuro studiów. W związku z czym my tutaj nie do końca wiemy, jak na przykład jego działania wyglądały. Ale to w tej części krajowej. Z drugiej strony mamy działalność wywiadu, który zajmował się kontrolowaniem przepływu informacji, sprzętu, w pewnym sensie także ludzi, pomiędzy krajem a zagranicą oraz oczywiście zbierał informacje na temat tego, co się za granicą dzieje. Dlatego, że po wprowadzeniu stanu wojennego rozkręciły się tam przeróżne inicjatywy w różnych krajach, we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji i tak dalej. Różne inicjatywy ludzi wspierających Solidarność, którzy zbierali pieniądze, starali się pomagać. Natomiast ta działalność oczywiście była działalnością nielegalną, wiązała się w zasadzie mówiąc wprost z przemytem, w związku z czym no, nie były to sprawy proste. Natomiast właśnie wywiad usiłował rozpracować te środowiska od drugiej strony. I w tym momencie nastąpiło po prostu przekazanie sprawdzonego tajnego współpracownika i rozwinięcie jego działalności bardziej w kierunku zagranicy. Po prostu istniały naturalne możliwości jego wyjazdów, bo samo to, że właśnie żona cudzoziemka w pewnym okresie, że te kontakty jakieś za granicą, że w ogóle umiał się tam poruszać, co też jest nie bez znaczenia. I to prawdopodobnie zdecydowało o tym, że postawiono na niego. Prosty człowiek, znaczy bez, nie wiem, czy on skończył z maturą liceum ogólnokształcące. Znaczy generalnie pochodził z rodziny rolniczej.
I od tym zaczął się parać już w dorosłym wieku, tak? Organizował sad w Nadarzynie. Parał się, jak wielu Polaków, no, przemytem, handlem dolarami czy markami zachodnio-niemieckimi, tak? Ale smykałkę rzeczywiście do biznesu miał. Nie, bo jakby kwestia wykształcenia oczywiście nie przesądza o tym, czy ktoś odnosi sukcesy, czy nie. I to nie chodzi o, że tak powiem, pchnięcie czyjekolwiek, tylko po prostu pewne naturalne zdolności, umiejętności poruszania się i odnajdywania w określonych sytuacjach oraz obrotność. W związku z czym tego na pewno nie można mu odmówić, no i pewnej inteligencji związanej w ogóle z prowadzeniem biznesu, bo bądź co bądź, no jednak te jego inicjatywy, niezależnie od tego, na ile Służba Bezpieczeństwa mu pomagała, ale jednak no, to nie było tak, że to były spółki, które były na krawędzi egzystencji finansowej, tylko wręcz odwrotnie. Raczej cały czas mam wrażenie, że była ekspansja wręcz, coraz to nowe pomysły, coraz szersza ta działalność. No właśnie, bo tu jest, dotykamy problem, czy biznesy, czyli które w rzeczywistości komunistycznej no musiały i były operacyjnie kontrolowane przez Służbę Bezpieczeństwa i różne jej gałęzie, czyli firmy polonijne i te przedsiębiorstwa zagraniczne, które na mocy tych ustaw lekko liberalizujących działalność gospodarczą w PRL-u umożliwiały jakby inwestorom, w cudzysłowie, z Zachodu prowadzenie interesów w krajach socjalistycznych. Na ogół to były słupy, które prawdopodobnie były kontrolowane przez Służbę Bezpieczeństwa, ale czy oprócz takiej kontroli operacyjnej nie mamy do czynienia też ze zjawiskiem pozyskiwania pozabudżetowego środków finansowania na rzecz działania służby. To znaczy, czy firma Helios wypączkowała w kierunku tak naprawdę robienia przez Wydział 11 dodatkowych interesów dzięki tej właśnie smykałce Rudolfa Skowrońskiego, tych licznym kontaktom na Zachodzie, które on no, mając 30 parę lat pozyskał, bo Witek powiedział, że mamy wiedzę rozproszoną. Zgadza się. To jest fenomen właśnie w ogóle ewidencji operacyjnej, jak i archiwizowania spraw operacyjnych Służb Bezpieczeństwa. Jego spraw, jego teczki personalnej, teczki pracy nie mamy, bo została zniszczona albo wyprowadzona poza kontrolę resortu spraw wewnętrznych jeszcze w 1989 roku. Ale zachowała się sprawa kontrwywiadowcza Krzysztofa Kozłowskiego, o której wspomniałeś, tylko bez nazwiska, faceta, który pracował razem z Rudolfem Skowrońskim w firmie właśnie Interpanda, od której karierę zaczynał. Okazało się, że gość, były funkcjonariusz MO, przeszedł po prostu na stronę Amerykanów i został tutaj, już nie skracam, przerzucony z powrotu do PRL-u. I w 1986 roku został złapany, osądzony na 9 lat pozbawienia wolności, skazany na też pozbawienie majątku i praw honorowych publicznych przez sąd perlowski, a to miało wtedy miejsce. Ale dzięki tej sprawie, która się zachowała w całości, mamy bardzo dużą wiedzę o firmie Interpanda, charakterze tej firmy, osobowej źródeł informacji różnych wydziałów i departamentów, które tam były uplasowane. Wiemy już o tym, że Włodzimierz Sokołowski, Siewierski, jego nazwisko operacyjne, a późniejszy pisarz powieści szpiegowskich, miał tam swoje blisko Rudolfa Skowrońskiego źródła i który był pierwszym, który przejął po pułkowniku już Kazimierzu Dzienia właśnie Rudolfa Skowrońskiego do prowadzenia w 1986 albo 1987 roku. To był pierwszy oficer prowadzący z Wydziału 11. Szóstym już, prawda? Ale dzięki tym materiałom na przykład wiemy o tym, że najprawdopodobniej w tym czasie firma Interpanda była wykorzystywana przez kontrwywiad SB do penetrowania Polonii, która została w Berlinie Zachodnim czy w RFN-ie po wprowadzeniu stanu wojennego, która w części poprzez te, nie wiem czy państwo pamiętacie, te obozy przejściowe, miejsca przejściowe, no to było miejsce werbunku dla amerykańskich służb specjalnych. To były miejsca, tylko amerykańskich. Nie tylko, ale tu opieram się na tych materiałach, to wskazuje. Tu są, te materiały wskazują konkretne osoby, oprócz tego Krzysztofa Kozłowskiego, który został skazany, bo wrócił do PRL-u, żeby wykonywać działalność za przestępstwo szpiegostwa przeciwko państwu Układu Warszawskiego PRL, ale zlokalizowano wszystkie osoby, znaczy znaczną część osób, które podejrzewano z prawie stuprocentową pewnością współpracę z amerykańskimi służbami specjalnymi. I Rudolf Skowroński doskonale się w tych środowiskach polonijnych, tych Polaków poruszał. Jest cały wykaz takich osób. I Rudolf Skowroński nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to.
nie zatrzymano jego paszportu, mógł dalej swobodnie wyjeżdżać. Prawdopodobnie to była jedna z kilku poziomów jego działalności operacyjnej. Rozpracowywania Stanów Zjednoczonych przez osoby przez nich pozyskane. Czyli innymi słowy, działał przeciwko głównemu obecnemu naszemu strategicznemu partnerowi, tak? I z tych ciekawych takich kontaktów, już oddaję ci głos, żebyś kontynuował jakby dalej tą opowieść o Heliosie i Intercommercie, to w tych materiałach operacyjnych na przykład to jest taki pierwszy jego kontakt na finansjerę brytyjską. Milioner o nazwisku Salem, z którym Rudolf Skowroński, to jest 86 rok, czyli on miał 35 lat. Ten kontakt potem najprawdopodobniej dla wywiadu procentował. To pan Witold podpowiada, czy z wojskowego. Nie wiemy, ale to jest jakby wracam do tego pytania, czy te firmy nie stały się równolegle, oprócz tych potrzeb naturalnych operacyjnych, tak jak tutaj mamy Wydziału drugiego SUSW warszawskiego, czyli pionu kontrwywiadowczego, czy Helios potem przejęty przez Wydział 11 dla rozpracowania kanałów przerzutu na rzecz Solidarności i kontaktów z Solidarnością zagraniczną, nie stało się to źródłem wzbogacania się pozabudżetowego dla służby albo jego poszczególnych oficerów? Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie i nie wiem, czy akurat w przypadku Heliosa to jest jeszcze ten moment, myślę, że prędzej Intercommerce, czyli jakby kolejne wcielenie biznesowe Rudolfa Skowrońskiego, czyli chyba to jest rok 87, kiedy ta firma powstaje, ale głowy nie dam. Natomiast rzeczywiście w tym okresie być może tak. Czy we wcześniejszym? Trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że jeszcze w 85-86 roku to wyglądało troszeczkę inaczej. To znaczy priorytetem było rozpracowanie podziemia oraz tych ośrodków za granicą, które je wspierały. I w tym momencie Helios był bardzo dobrą przykrywką, bo z jednej strony z Berlina i generalnie z Zachodu przywoził różne materiały drukarskie, sprzęt, farby i tak dalej. To wszystko były towary deficytowe w kraju, w związku z czym sprowadzenie tego, oprócz tego, że było bardzo istotne dla drugiego obiegu, zwłaszcza tego tutaj stołecznego, to też po prostu był całkiem niezły interes. Z drugiej strony, poprzez te różne swoje kontakty w kraju, wydaje mi się, że być może to jest też właśnie związane ze wspomnianym Waldemarem Krukiem i jego otoczeniem, być może otoczeniem jego brata, trudno powiedzieć dokładnie. Natomiast udało mu się wejść blisko w kontakty z ludźmi z takiej organizacji podziemnej, która się nazywała Baza. I on przez tę bazę w jakiś sposób został autoryzowany jako jej przedstawiciel, człowiek, który wyjeżdżał na Zachód i pewne rzeczy załatwiał. Prawdopodobnie było tak, że w ten sposób dotarł do Paryża, do Piotra Jeglińskiego, szefa oficyny wydawniczej Edition Spotkania i współpracował z nim właśnie w dziedzinie między innymi przerzucania literatury, jakiegoś sprzętu do kraju. Z drugiej strony docierał do Wielkiej Brytanii, między innymi do Tadeusza Jarzębowskiego, Jarskiego, jeżeli dobrze pamiętam, z organizacji Solidarity with Solidarity. Docierał również, zdaje się, do Belgii i do Szwecji, chociaż oczywiście też przede wszystkim terenem jego działania były Niemcy. O jego ówczesnej działalności stosunkowo najmniej w tym okresie właśnie wiadomo, jeżeli chodzi o tą część opozycyjną. Tu pozostaje żałować, że po prostu ludzie, którzy go spotykali, nie piszą wspomnień, czy nie pisali wspomnień, bo już niektórzy niestety nie żyją. W związku z czym nie zawsze jest jakiś punkt odniesienia, możliwość schwycenia za rękę i na przykład zorientowania się z kim, o czym mówił, jak często bywał i co robił. No do tej pory właśnie Piotr Jegliński najwięcej na jego temat mówił, bo rzeczywiście on do niego docierał dosyć często, jak się zdaje, chociaż też trudno jest tak naprawdę coś konkretnego na ten temat powiedzieć. Natomiast no, ta działalność ewidentnie szła w kierunku właśnie rozpracowania tych środowisk, które bardzo aktywnie starały się wobec kraju działać i wspierać podziemie, przerzucać sprzęt i tego typu rzeczy. Tu jakby efektem widomym tego operacyjnego docierania do części opozycji zagranicznej na przykładzie Piotra Jeglińskiego no jest spółka Hit Market z sierpnia 1992 roku, gdzie pan Piotr Jegliński przystąpił do spółki z o.o. z Rudolfem Skowrońskim i Aleksandrem Makowskim jednocześnie. Tak? Czy to jest jakby pokazuje, jak od strony tej zagranicznej, tak, po transformacji już ustrojowej, korzystając z tego bagażu tak zwanego wiarygodności, tak, wplątywano ikony działalności opozycyjnej w Polsce no, we wspólne
przedsięwzięcia biznesowe. Natomiast warto jeszcze w tym momencie zaznaczyć, że ogólnie firmy polonijne były wykorzystywane przez Solidarnościowe Podziemie też jako przykrywki. To nie jest jedyna taka sytuacja. W książce Konfidenci opisałem taką firmę Belpol, która też była, w zasadzie miała zajmować się cięciem złomu, a w praktyce była pewnego rodzaju taką atrapą, która służyła temu, żeby po prostu mieć pewne środki na działalność opozycyjną, a zarazem w jakiś sposób legalizować je przed władzą, to znaczy, żeby była jakaś forma ukrycia, skąd te środki wpływają, bo bądź co, bądź jeszcze jakieś instancje kontroli skarbowej to istniały wówczas, więc... Dobrze, tylko też uporządkujmy oficerów prowadzących, tak? Mamy rok 1986, no po 4 latach prowadzenia pułkownik Kazimierz Dzienia ze smutkiem, ale jest zmuszony zrezygnować i przekazać swojego współpracownika na rzecz Włodzimierza... Może dodajmy jeszcze jedną rzecz. Kazimierz Dzienia kierował od wiosny 1984 roku istniejącą komórką zespół do zwalczania terroryzmu. To było w Departamencie III MSW, czyli w centrali. To znaczy on w pewnym momencie awansował do centrali, być może właśnie dzięki tym historiom związanym ze Skowrońskim, aczkolwiek trudno powiedzieć. I też ta nazwa do zwalczania terroryzmu jest bardzo istotna, dlatego że tu nie chodziło do końca o terroryzm pojmowany tak, jak się to dzisiaj sądzi, ale coś, co nazywano czasem wówczas terroryzmem politycznym, czyli chodziło o pewnego rodzaju ekstremę solidarnościową, czyli grupy, które mogą mieć bardziej radykalne podejście do systemu niż ta, że tak powiem, mainstream, jak to by się dzisiaj powiedziało, opozycyjny. Też nie za dużo wiemy o tej formacji, natomiast właśnie Rudolf Skowroński został przekazany bezpośrednio przez tę komórkę w grudniu 1985 roku do Wydziału 11 Departamentu I MSW, czyli tak zwanego Wydziału do Walki z Dywersją Ideologiczną. Naczelnikiem tego wydziału był Aleksander Makowski, młody, ale bardzo prężny oficer, już wówczas z dużymi osiągnięciami. A zarazem był to człowiek, którego ojciec był swego rodzaju legendą w wywiadzie, ponieważ był to oficer bardzo istotny w latach 50. i 60. Między innymi ojciec Aleksandra Makowskiego był wiceszefem wywiadu w tym okresie. Był rezydentem w Londynie, czyli szefem tam placówki wywiadowczej. Później także w Stanach Zjednoczonych i w Egipcie. W związku z czym był to rzeczywiście bardzo ciekawy oficer. Natomiast jego syn był też, tak powiem, z racji tego, że ojciec wyjeżdżał na zachód do krajów anglosaskich, znał biegle język angielski. I jakby nie było, chyba odziedziczył ten wywiadowczy czy operacyjny fach po ojcu i rzeczywiście osiągnięcia miał bardzo konkretne, a zarazem bardzo mocno zdynamizował pracę Wydziału 11, który zajmował się, ta walka z dywersją ideologiczną to było po prostu zwalczanie tej prosolidarnościowej emigracji przede wszystkim, ale także zwalczanie Radia Wolna Europa i rozpracowywanie kultury paryskiej, a także na przykład aktywność w tak zwanych krajach demokracji ludowej i śledzenie maoizmu i trockizmu. Nie zapomnij o też tym nurcie prawicowym, niepodległościowym i o sobie marszałka Chrzanowskiego. No tak, ale to akurat on został z kolei przejęty z Wydziału Amerykańskiego, ale nie wiem, czy nie będziemy dalej komplikowali sytuację, jak zaczniemy wchodzić w takie detale. To pokazuje, czym zajmował się Wydział 11, tak? Znaczy jednak, że Wydział 11 poza rozpracowaniem, przenikaniem i kontrolowaniem podziemia solidarnościowego w kraju za granicą, no chciał sterować, chciał poprzez przejęcie sterować tą opozycją, tak? Czyli pewnie ukierunkowywać. To znaczy może nie tyle sam wydział, bo wydział był narzędziem. Natomiast no, szef ministerstwa bardzo był zainteresowany tym, co ta jednostka robi. Także z jednej strony właśnie było wspomniane biuro studiów, a z drugiej strony wywiad i ten Wydział 11, który był jakby, że tak powiem, drugim elementem w tym wszystkim. I na podstawie zdobywanych informacji, materiałów i ogólnie tej wiedzy, no, minister Kiszczak, jako prominentna osoba w państwie, osoba numer dwa, no był w stanie programować tę politykę i w momencie, kiedy miała miejsce ta polityczna walka z Solidarnością także, bo nie mówimy wyłącznie o takiej czysto represyjnej, ale także o pewnego rodzaju rozgrywce o charakterze politycznym, no to tu już na starcie MSW było w roli dużo bardziej uprzywilejowanej, dlatego że po prostu dysponowało wiedzą wyprzedzającą, a właściwie w każdych działaniach, jeżeli ktoś wie więcej, to jest w stanie się lepiej przygotować i skuteczniej prowadzić taką politykę, w związku z czym to jest bardzo ważne. A 100% aspekt skuteczności jest wtedy, kiedy po drugiej stronie stawiamy, siadzamy tych, którymi my chcemy rozmawiać, albo że to są nasi na przykład ludzie, prawda? No to oczywiście też jest... Dobrze, czyli mamy 86 rok, to jest formalnie Włodzimierz Sokołowski,
Rok 88 wyjeżdża. Pułkownik Makowski trzyma bardzo krótko Rudolfa Skowrońskiego, tak? Sprawa operacyjna z Seti, dobrze pamiętam, czyli jakby drugi pseudonim Rudolfa Skowrońskiego nadany przez wywiad komunistyczny. Włodzimierz Sokołowski pojawia się w Sztokholmie, w jego miejsce formalnie zostaje wprowadzony Piotr Wroński. Tak? Chociaż też dodajmy, tak? Że nie sam, dlatego że tak, obaj wspomniani oficerowie byli członkami takiego zespołu wewnątrz Wydziału 11, który się zajmował rozpracowywaniem kanałów łączności między krajem a zagranicą. To była grupa kilku oficerów, chyba pięciu, zresztą zależnie od momentu, którzy w danych sytuacjach po prostu realizowali konkretne zadania. I jak wspominał Piotr Wroński na którychś ze spotkań, w których uczestniczyliśmy, to razem z innym swoim kolegą między innymi jeździli, tak jak to się mówi, obsługiwać Rudolfa Skowrońskiego do Niemiec, gdzie się jakoś z nim spotykali, coś tam od niego zabierali, przewozili do kraju. No, odtworzenie częstotliwości tego typu spotkań bez dokumentacji jest oczywiście bardzo trudne, dlatego że to też była konspiracja, w związku z czym czasem to było tak, że nawet jak te materiały gdzieś tu do kraju przyjeżdżały, to nie do końca to było wiadomo, co jest komu przekazywane. A sytuacja była o tyle intrygująca, że Wydział 11 na szeroką skalę stosował wprowadzanie swoich ludzi wewnątrz struktur i na przykład funkcjonariusze potrafili odgrywać rolę kurierów, także ludzie z podziemia ich uważali za ludzi z podziemia, a nie za funkcjonariuszy. I no, ta część działalności właśnie tego wydziału, o którym mówimy, jest trudna do odtworzenia, dlatego też, że po prostu tej dokumentacji nie ma. W ogóle dokumentacji po tym wydziale jest rzeczywiście bardzo mało. Natomiast no, to wszystko daje do myślenia, że jakby te siły i środki zaangażowane w te operacje były bardzo duże. Natomiast też warto powiedzieć o tym, jaki był zysk, dlatego że jedną z podstawowych wartości tej sprawy było to, że Służba Bezpieczeństwa, ale w tym konkretnym momencie wywiad, była w stanie rozpoznawać struktury warszawskiego podziemia poprzez ich newralgiczne fragmenty związane z nielegalną poligrafią. My nie wiemy, jak to wszystko daleko zaszło, natomiast wywiad był w stanie zdobyć dla najwyższych czynników państwowych między innymi materiały związane z działalnością Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, czyli takiego, nazwijmy to umownie, szefostwa podziemnej Solidarności. No i to były rzeczywiście bardzo ważne kwestie związane właśnie z tym, co się może dziać. I dzięki temu minister Kiszczak był w stanie z generałem Jaruzelskim pewne rzeczy być może robić skuteczniej i być bardziej przygotowanym do tych historii, które się zaczęły pod sam koniec PRL. Natomiast no, na pewno Rudolf Skowroński odegrał w tym rolę narzędzia, a nie osoby, która programowała oczywiście cokolwiek. On był wykonawcą. Natomiast stopień zaufania do niego był rzeczywiście bardzo duży. Być może jest tak, że on w jakimś stopniu był też dyspozytariuszem jakichś, nie wiem, na przykład kwot, dlatego że czasem to było tak, że niektórym współpracownikom, żeby mogli rozwinąć swoją działalność wywiadowczą, powierzało się jakieś środki finansowe po to, żeby oni mogli rozszerzyć skalę swojej działalności, żeby się w pewnym sensie nie musieli martwić o kwestie finansowe, natomiast mogli się skoncentrować działalności wywiadowczej. Ale zarazem to wszystko umożliwiało też stworzenie szerszego zaplecza. I tu jeszcze myślę, że o jednej osobie warto z tego zaplecza wspomnieć. To znaczy doszedł do tego wszystkiego, do całego tego interesu w pewnym momencie. Dariusz Gawroński to jest były oficer wywiadu z wydziału, który zajmował się tworzeniem nielegałów, czyli takich bardzo głęboko zakonspirowanych szpiegów. Z powodów zdrowotnych w pewnym momencie musiał ze służby odejść, natomiast z kontaktów z nią nie zerwał i został po prostu kontaktem operacyjnym o pseudonimie Ptacho i był kolejną osobą, która w pewnym sensie była takim, no właściwie kimś, kto bezpośrednio chyba trzymał pieczę nad tym, co Rudolf Skowroński robi. Nie tylko Rudolf, w Heliosie, prawda? Tak, tak, tak. To był po prostu w pewnym sensie jeden z dyrektorów. Taki trend w bok dla państwa tak ciekawości. No w Heliosie w ówczesnym pracowała niejaka Grażyna Szarszewska. Kul, jeżeli dobrze wymieniam umlaut. Otóż to jest ciekawa, jakby to powiedzieć, gałąź opowieści o Rudolfie Skowrońskim. Jak wcześniej już powiedzieliśmy, Rudolf Skowroński miał dwie żony, druga o najprawdopodobniej, możemy to nazwać fikcyjnym małżeństwem z obywatelem Norwegii, która umożliwiła mu po prostu wyjazdy poza granicę kraju, dała tą podstawę, żeby uzyskać paszport. Pani Grażyna Szarszewska-Kul była córką bardzo ważnej osoby w MSW, a mianowicie generała Wacława Szarszewskiego,
który przez wiele lat był dyrektorem Biura Paszportu w Warszawie i był oficerem wywiadu pod przykryciem w strukturze MSW PRL. Po tej służbie wyjechał jako konsult, dalej pełniąc funkcję oficera wywiadu PRL do NRD, gdzie tą działalność prowadził. Tam córka skończyła, i dobrze pamiętam, Uniwersytet Humboldta. Ożeniła się z, przepraszam, wyszła za mąż za oficera Stasi o nazwisko Kühl. Stąd podwójne nazwisko. Urodził się tam w 80 roku ich syn, po czym nastąpił rozwód, wróciła do kraju i w połowie lat 80. ubiegłego wieku zaczęła pracować właśnie w firmach Rudolfa Skowrońskiego i kontrolowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, głównie wywiad. Interpanda, a następnie Helios. I teraz są relacje, one są jakby powinny podlegać weryfikacji i dalszym badaniom, ale że tu zaczyna się albo jest kontynuowana zapoczątkowana w roku 76, kiedy państwu opowiadałem, że policja NRD-owska zamyka Rudolfa Skowrońskiego na 2 miesiące ze względu na przestępstwa dewizowo-celne, czyli handel walutą plus reglamentowanymi towarami z Berlina Zachodniego do Polski. Współpraca ze Stasi. Pani Grażyna Szarczewska-Kul była potem przez wiele lat, można, tak jest, przepraszam, konkubiną, tak? Tak, że powiem, w ówczesnej nomenklaturze teraz byśmy nazwali partnerką, tak? Bo ten oficer Kühl jest cały czas obecny. On tu przyjeżdża do Warszawy, on się spotyka, dochodzi nawet do sytuacji spięcia pomiędzy pułkownikiem Aleksandrem Makowskim a Rudolfem Skowrońskim, który powoduje jakby zdyscyplinowanie swojego źródła do tego, żeby ograniczył te kontakty. I teraz badacze polscy nie mają wprost łatwego dostępu do dokumentacji przechowywanej pełnomocnika do spraw, federalnego pełnomocnika do spraw akt Stasi, ale to jest taki kierunek do zbadania, czy ta wolność, swoboda poruszania się też po DDR-ze Rudolfa Skowrońskiego może też wynikać z jego relacji ze Stasi, wynikły chociażby właśnie przez wspólne życie z byłą żoną i córką generała Szarczewskiego, tak? Tak, chociaż tu warto zaznaczyć jedną rzecz, to znaczy, że nie jest tak, że te wszystkie materiały Stasi zupełnie przetrwały, dlatego że materiałów wywiadu wschodnio-niemieckiego to praktycznie prawie tam nie ma. Tam są materiały ich odpowiednika tej Krajowej Służby Bezpieczeństwa, tak mówiąc w dużym uproszczeniu, natomiast materiały HVA, czyli wywiadu NRD-owskiego, nie przetrwały, więc jeżeli on współpracował z tą jednostką, no to z kolei to by komplikowało sprawę, ale podkreślimy, że to jednak są pewne hipotezy, bo trudno jest tak naprawdę tutaj chwycić za rękę i tutaj no, nie jesteśmy w stanie, mam wrażenie, pewnych rzeczy w sposób absolutnie twierdzący orzec. Natomiast właśnie wspomniana pani Szarczewska jest tu o tyle ciekawa, że ja mówiłem o tym Dariuszu Gawrońskim. Mamy firmy, w których właściwie wychodzi, że jest współpracownik na współpracowniku, a jeszcze mamy osoby zaangażowane rodzinnie w świat funkcjonariuszy plus funkcjonariuszy, którzy są na etacie centrali, ale po prostu co jakiś czas się przy tej firmie pojawiają. Czyli w zasadzie jest to pewien byt, który jest kontrolowany, można powiedzieć, w 100% przez Służbę Bezpieczeństwa, z tym, że być może nie wszyscy szeregowi pracownicy, bo oczywiście tam też pracowali kierowcy, sekretarki i tak dalej, oczywiście nie wszyscy ci ludzie musieli mieć świadomość, co tu się do końca dzieje. Natomiast no jest to jednak pewnego rodzaju ewenement. Nie ma zbyt wielu odpowiedników tego typu historii, w ogóle w historii Służby Bezpieczeństwa, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, pozostaje mieć nadzieję, że te dokumenty różne mogą być jeszcze gdzieś porozpraszane, dlatego że jeżeli jest prowadzona sprawa na jednego człowieka i tylko on wykonuje zadania, no to powiedzmy zniszczenie tej głównej dokumentacji jest dużo łatwiejsze niż jeżeli tych ludzi jest większa grupa. Tym bardziej, że te materiały czasem się rozchodziły i pojawiały w bardzo różnych miejscach, dlatego że skala operacji po prostu powodowała angażowanie także różnych innych jednostek Służby Bezpieczeństwa, pewne elementy tej układanki, a czasami było tak, że po prostu te inne jednostki Służby Bezpieczeństwa stykały się z ludźmi zaangażowanymi w cały ten interes biznesowy i nagle się okazywało, że jest pewna szyba, poprzez którą się już nie są w stanie przebić dalej, dlatego że po prostu w ten obszar był właściwie zarezerwowany wyłącznie dla wywiadu.
Więc no myślę, że ta cała historia jeszcze kryje w sobie sporo niespodzianek, które myślę, że z czasem w miarę rozpoznawania dalszego tego, co w IPN-ie mamy, jakie są dokumenty, aczkolwiek warto też podkreślić, że nie tylko w IPN-ie, bo czasem to jest tak, że niektóre dokumenty znajdują się w zupełnie innych miejscach. Mamy na przykład w Archiwum Akt Nowych dokumentację po Ministerstwie Handlu Zagranicznego, gdzie między innymi są pewne kwestie związane z firmami polonijnymi. Myślę, że na przykład tam to chyba nikt specjalnie nie szukał, a może coś by było. Przeróżne to są czasami miejsca, w których można znaleźć jakieś elementy tych układanek, tylko czasem trzeba wpaść na pomysł, gdzie i w jaki sposób. A poza tym w tym przypadku ciekawe byłoby również dowiedzenie się, no bo w końcu jeżeli te całe działania dotyczyły działalności podziemia, no to w tym podziemiu jednak sporo ludzi też działało. Oczywiście nie wszyscy musieli się znać z imienia i nazwiska, ale wydaje mi się, że skoro wizerunek Rudolfa Skowrońskiego jest już na tyle publicznie znany, to myślę, że co najmniej niektóre osoby zaangażowane w te działania powinny kojarzyć, że on to on. I byłoby rzeczywiście miło, gdyby czasem gdzieś ktoś coś powiedział. Raczej zrobiła się pustka wokół Rudolfa Skowrońskiego. No tak, ale z drugiej strony to nie jest tak, że każdy, kto miał z nim kontakt, był jego współpracownikiem. To jest wręcz odwrotnie. No to raczej powinni pokazać, że no właśnie on ich rozpracowywał. Końcówka lat 80. to już jest budowanie też prywatnego majątku Rudolfa Skowrońskiego. To jest zakup nieruchomości na Śmiałej. To jest końcówka lat 80. i też klewki. Pierwsze klewki z tego majątku to już był kup. To jest zakup 88 albo 89 rok. Czyli to pokazuje też uprzywilejowanie Rudolfa Skowrońskiego w możliwości wzbogacania się osobistego. Ale to się też wiąże z rozszerzeniem działalności biznesowej o handel elektroniką. Tak, i między innymi komputerami, jakimiś maszynami liczącymi w ogóle. No biznes na szeroką skalę, jak to w okresie transformacji było, że właściwie nagle się tworzyły fortuny, bo po prostu ktoś się wstrzelał w danym momencie z pewnymi możliwościami sprowadzenia czegoś, co w kraju było deficytowe. No dokładnie. I teraz mamy już rok 89-90. Tworzenie się Urzędu Ochrony Państwa, tak jak generał Kiszczak w swoim testamencie, też w tak zwanych ustawach policyjnych z kwietnia 1990 roku, zadecydował. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że główny maher, oficer prowadzący, kształtujący w ogóle dynamikę Wydziału 11 Departamentu I, pułkownik Aleksander Makowski, nie przystępuje do weryfikacji. Inaczej, Sokołowski składa wniosek o przyjęcie do zarządu wywiadu UOP, będąc jeszcze na placówce w Sztokholmie. Ostatecznie zostaje przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa i pracuje tam, o ile dobrze pamiętam, do 2006 czy 2007 roku, jak twierdzi w swoich zeznaniach, złożył sam raport o odejście ze służby. I tak jak powtórzę, przekazy są takie, że tą osobą, która jakby kontynuowała współpracę już tym razem w ramach UOP, był właśnie Włodzimierz Sokołowski. Aleksander Makowski cały czas funkcjonuje wokół spółek Intercommerce, a także Consulnet, który wtedy powstaje. I mamy rok, przepraszam, tak skoczę bardzo szybko, 2002, gdzie koalicja SLD-PSL wprowadza nowe ustawy, które zamykają działalność Urzędu Ochrony Państwa, powołują Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu. W tle dla jest WSI. Następuje taka oto sytuacja, że z powodu tego, że Zbigniew Siemiątkowski, ostatni szef Urzędu Ochrony Państwa i pierwszy szef Agencji Wywiadu, nie ufa pułkownikowi Aleksandrowi Makowskiemu, co zostało bardzo szczegółowo opisane w raporcie z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. I pułkownik Makowski ze samym swoim, że tak powiem, aktywą operacyjną, którą przez te lata wokół siebie skupił, przechodzi do zarządu wywiadu wojskowych służb informacyjnych. I myślę, że ten wątek pan Witold mógłby pociągnąć. Tutaj zaczyna się opowieść o tym, kto naprawdę miał wpływy i możliwości, jeżeli chodzi o polskie służby. Służby cywilne są w fazie reorganizacji. Rzeczywiście są animozje między Makowskim a
koordynatorem i szefem agencji. I rozpoczyna się polska operacja, to już powiedziane, polska obecność wojskowa w Afganistanie, potem w Iraku. I co? I rozpoczyna się wielki interes. Interes, o którym pisze Aleksander Makowski w swojej książce. Bo to już nie są nasze domniemania, to jest zeznanie Makowskiego. Oczywiście ono może być wyolbrzymione w tej książce i jest wyolbrzymione, bo Makowski pisze, że omal nie złapał Bin Ladena. Expressis Verbis pisze, że gdyby nie utrudnienia ze strony polskich polityków, to on by tego Bin Ladena przywiózł. Tropiąc Bin Ladena, ta książka nosi tytuł zresztą, Tropiąc Bin Ladena. No ale w tej megalomanii Aleksandra Makowskiego jednak udaje się wyczytać, i ta książka jest niezwykle ciekawym materiałem źródłowym, udaje się wyczytać to, że Skowroński organizuje wyprawę do Afganistanu, kilka wypraw. Oni wyjeżdżają razem do Afganistanu, także z dziennikarzami, których wymienia. Dochodzi do bliskich kontaktów z Szachem Masudem i rozpoczyna się operacja możliwości druku waluty afgańskiej, Afganii, w PWPW w Polsce. A jednocześnie przywożone są kamienie szlachetne z Afganistanu. Szmaragdy to były chyba. I to jest bardzo tajemnicza historia. Oczywiście odpryskiem tej historii są klewki, talibowie w klewkach. No oczywiście świadkowie nie mieli takiego rozeznania, że to nie byli talibowie, tylko wysłannicy Masuda. I kto wie, do czego by ta operacja doprowadziła, gdyby nie śmierć Masuda. Czy oni tropili Bin Ladena? No, z tej książki nie wynika, żeby tam mieli wielkich sukcesów śledczych akurat na tej ścieżce, ale na pewno robili interesy. Co więcej, Makowski opisuje mechanizm, przez jaki przenikali do Afganistanu, korzystając z kontaktów sowieckich jeszcze, wojskowych. Wszystko to jest oparte gdzieś na jakichś wojskowych strukturach. No i jakby po tym interesie Skowroński rzeczywiście milknie, tak? Znika, nie ma go. I być może, moim zdaniem, tu kryje się wyjaśnienie tego, że Skowrońskiego nie można odnaleźć, że się go nie szuka. Po prostu byłby bardzo cennym świadkiem, zeznającym, gdyby się oczywiście zdecydował zeznawać, przed organami ścigania. Padłyby nazwiska, padłyby stopnie wojskowe. No, okazałoby się, że ta nasza misja w Afganistanie miała różne oblicza, nie tylko to, o którym wiemy. I tu jest pytanie, czy my w ogóle mamy dostęp, no nie mamy żadnego dostępu do dokumentacji już z tego okresu, bo IPN się tym nie zajmuje. Kto się tym zajmuje? Tu jest pytanie, czy w ogóle istnieje komórka państwa polskiego, która zajmuje się ciągle przestępstwami popełnionymi przez WSI, ludzi związanych z WSI, dokumentacją wyniesioną przez ludzi WSI z archiwów. No i to jest pytanie, znaczy właśnie tu musimy zawiesić naszą chyba opowieść, bo dalej to my będziemy posuwać się już tylko w jakieś hipotezy. To znaczy operacja Zen to jest parafraza prawdziwego kryptonimu, który został użyty w raporcie przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI Antoniego Macierewicza. Opisana ta operacja jako przykrywka po to, żeby jak najwięcej środków finansowych operacyjnych po prostu przetransferować na prywatne konta. Czyli jakby taki zarzut jest stawiany w tym dokumencie, mówiący o tym, że ta operacja pozorowana była tylko po to, znaczy pozorowana była, cel był pozorowany, czyli zlokalizowanie Bin Ladena oraz przekazanie tej lokalizacji Amerykanom, by został zatrzymany. A w rzeczywistości chodziło o środki operacyjne, które WSI wyasygnowało oraz interesy, żeby te środki pokryły koszty na rzecz interesy z rodzinami, które kontrolowały pewne obszary Afganistanu, gdzie miliły się szmaragdy, ale także narkotyki. Prawda?
Nie, znaczy w tym znaczeniu mamy fragmentaryczną wiedzę ujawnioną w ramach raportu, który został w Monitorze Polskim w lutym 2007 roku publikowany. Mamy dziennikarstwo śledcze, na przykład Pawła Reszki w dzienniku, w Gazecie Prawnej, obecnie dziennik Gazeta Prawna, dawnej dziennik, wydawany przez Axel Springer. Bardzo dużymi detalami opisana ta operacja, już gdzie używa prawdziwego kryptonimu, gdzie wskazuje mieszkania konspiracyjne, w których się na przykład ówczesny, znaczy minister Siemiątkowski spotykał ze Szmędzińskim i z Makowskim, gdzie ustalano pewne kierunki. Podaje inicjały oficera WSI z rządu wywiadu, który był prowadzącym w cudzysłowie pułkownika Aleksandra Makowskiego, który na terenie Afganistanu wykonywał różne operacje. To Paweł Reszka opublikował, ale to jest element dziennikarstwa śledczego, które zostało zamknięte wraz z przegranymi przez Prawo i Sprawiedliwość rządami w 2007 roku. Potem już następuje przez 8 lat plaża i nikt się nie zajmuje w wymiarze prawnokarnym tą operacją, czyli nie odpowiada sobie na pytania i zarzuty postawione przez urząd przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI, że operacja, używając parafrazy Zen, została tylko stworzona i wymyślona po to, żeby wypompować po prostu i wydoić budżet państwa i pokryć tym koszty nielegalnych operacji na terenie Afganistanu związanych z handlem szmaragdami czy ewentualnie narkotykami. Na to pytanie nie zweryfikowano tego zarzutu w ten sposób postawionego. Ale od czego mamy taśmy słynne i rozmowę ministra Radka Sikorskiego, o ile dobrze pamiętam, z ministrem finansów chyba, już oddaję to państwu, że tak powiem, z kim wtedy w swoim, Rostkowskim, tak jest. Tak, już nie będę przytaczał jakby określenia ministra spraw zagranicznych rządu Donalda Tuska, czym Polacy są dla Amerykanów i do jakiej nacji czy też rasy człowieka porównał, jeżeli chodzi o stosunki i relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale tam jest spory ustęp dotyczący opisu tej operacji. Spory opis w detalach. Przy ośmiorniczkach czy przy winie opowiadany, który minister powziął, będąc ministrem obrony narodowej. Jak to w Polsce bywa, taka szczerość, która wyczerpuje ujawnienie informacji reglamentowanych, nie została w żaden sposób napiętnowana prawnie. Tak samo jak na przykład książka pułkownika Aleksandra Makowskiego, Tropić Bilandena także, bo przecież fakt ujawnienia tam tajnej współpracy pułkownika Aleksandra Makowskiego z zarządem wywiadu UOP, z zarządem wywiadu WSI, także jest w sposób, że tak powiem, prawnokarnie określone co do skutków. Nigdy tego typu konsekwencji nie wyciągnięto. No ale jak to w rzeczywistości polskiej, bycie funkcjonariuszem służb specjalnym to jest najlepszy immunitet, który chroni przed odpowiedzialnością karną. To jest moja teza, którą jestem w stanie bronić jak niepodległości. Proszę państwa, dobiega nasz czas końca. Teraz jest czas dokładnie na zadawanie pytań. Mamy tutaj kierownika naszej imprezy, który podzieli się z państwem mikrofonem, także proszę odważnie zadawać pytania. Chciałem zapytać krótko o to, czy są znane jakieś związki, kontakty Skowrońskiego z pułkownikiem, a później generałem Petelickim. Napisałem krótki fragment w książce takiej wspomnieniowej jako kolega Petelickiego ze szkoły średniej i tak jakby z ciekawości tylko pytam. Wiadomo, że Petelicki w Szwecji brał udział w jakimś znakowaniu tych materiałów, które do Polski wędrowały dla Solidarności. I to jest znane, on tego nie ukrywał, nawet na spotkaniach z nami, z kolegami przytaczał tę sprawę.
Natomiast absolutnie nie padło tam nazwisko Skowroński, więc pytam tylko z takiej ciekawości jakby. Tak. To odpowiadając mogę stwierdzić następująco. Jeżeli dobrze pamiętam, Sławomir Petelicki wyjechał do Szwecji w 1984 roku, albo 1983-84 rok, na stanowisko rezydenta, czyli szefa placówki wywiadowczej. W momencie, kiedy przed wyjazdem był zastępcą naczelnika w Wydziale 11, wtedy ta sprawa Rudolfa Skowrońskiego jeszcze nie była prowadzona przez ten wydział. Także jak ona została przejęta, on już był poza jakby głównym obiegiem informacji tego, co się w wydziale dzieje, i poprzez to, że pracował w Szwecji na placówce, bezpośredniego związku moim zdaniem nie miał. Nie wykluczam, że być może było tak, że w momencie, kiedy przyjeżdżały jakieś osoby związane z tym kręgiem, nazwijmy umownie, firmy Helios Intercomes, że w jakiś sposób mógł być zawiadamiany, jeżeli chodziło o udzielenie pewnej pomocy. Natomiast trudno jest tutaj cokolwiek przesądzić. Kiedy on wrócił w 7 albo 8 roku do kraju, on już trafił do innego wydziału. On został pokierowany do wydziału 10, który odpowiadał za tak zwany kontrwywiad zagraniczny, czyli przeciwdziałanie aktywności obcych służb w obszarze zagranicznym, czyli po prostu rozpracowywanie zagranicznych służb, a zarazem ochronę własnych placówek, własnego personelu, rozpracowywaniem uciekinierów i tego typu kwestie. I w pewnym momencie on w ogóle został skierowany na zewnątrz, na etat niejawny, jeżeli dobrze pamiętam, do Departamentu Łączności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc on jakby był poza tym obszarem głównym tego, co się w Wydziale 11 działo. Natomiast oczywiście trudno jest powiedzieć, czy czasem poprzez jakieś prywatne kontakty, jakąś taką wiedzę zakulisową, nie miał pewnej wiedzy w tym zakresie, natomiast no nie miał moim zdaniem nic w zasadzie w związku, żadnego z bezpośrednim prowadzeniem tej sprawy. Tu jednak to był inny krąg ludzi. Aż tak dobrze to nie ma, bo gdyby tak ale to tak prosto nie ma, bo w końcu po coś jest ten fundusz operacyjny i był w służbie bezpieczeństwa, żeby im płacić, a nie żeby oni płacili służbie bezpieczeństwa, więc te sprawy są bardzo złożone. Oczywiście nieraz rzeczywiście było tak, że oni otrzymywali jakieś środki finansowe do zrealizowania konkretnych zadań, ale służba bezpieczeństwa nie była tak lekkomyślna, żeby je dawać tak łatwo każdemu, dlatego że mogliby się narazić na dosyć poważne problemy w sytuacji, kiedy te środki zostałyby zdefraudowane, nie byliby się w stanie z tego rozliczyć, a poza tym trzeba pamiętać, że w latach 80. był po prostu bardzo ciężki kryzys gospodarczy, dewizy były bardzo, bardzo na wagę złota, można wręcz powiedzieć, w związku z czym to też było tak, że w taki obszar inwestowania w jakieś działania służby bezpieczeństwa, patrzono na to ostrożnie, to znaczy chodziło po prostu o to, żeby jednak tych cennych środków się tak łatwo nie pozbywać. Więc akurat ta historia, być może związana z tym, że właśnie tu chodzi o prowadzenie biznesu, była w jakimś sensie dobrym przykładem. Natomiast ja jeszcze mogę powiedzieć, że z kolei wywiad naukowo-techniczny, czyli specjalizujący się w szpiegostwie gospodarczym, przemysłowym, on stosował takie formy działania. I pod koniec lat 80. została powołana taka jakaś spółka, która też miała właściwie być parafanem dla działalności wywiadowczej, ale właśnie związanym ze zdobywaniem jakiejś technologii na Zachodzie. I też oczywiście jakiś tam kapitał został w to wszystko zaangażowany i tak dalej. To się prawdopodobnie potem dosyć szybko rozmyło, bo służba po prostu, wywiad został rozwiązany w tej postaci i sama sprawa już była chyba w 90. roku martwa. Natomiast w tym okresie rozkwitających spółek polonijnych był rzeczywiście taki pomysł, żeby jednak troszeczkę szerzej działać. Aczkolwiek no nie mamy niestety kompletu dokumentacji, a przede wszystkim nie mamy sprawozdań, więc wiemy czasem o tym, że jakieś takie rzeczy były, ale nie do końca jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować, gdzie jakby pokazać całą mapę tych przypadków. Ja mówię współcześnie, skąd przez agenta Polaszczyka rozpracowany, a SK Bank przez Uzarskiego. Uzarski, sprawy są opisane zarówno gdzieś, powiedzmy, przez redaktora Galimskiego, z Gazety Finansowej. No i materiałów jest na to masa. Ten przewodniczący Karliński, tam tych wszystkich poszkodowanych, o tym mówi wyraźnie. Mówi o tym Modzelewska w dalszym ciągu, jak tam teraz dużo puściła ze 7 odcinków. I tam jest wyraźnie, to się dzieje dzisiaj. Znaczy wczoraj, bo to gdzieś powiedzmy do 15 roku. Czy generał Pożoga i Milewski jeszcze żyją? Nie. Bo
25 lat temu jeszcze żyli, mogli udzielić wywiadu, ale ci inni naczelnicy, dyrektorzy wydziałów, którzy mieli wtedy po 50 lat, dzisiaj mają 70, jeszcze są. Także materiały, dokumenty zniszczone, ale świadkowie są jeszcze. I tutaj, jeżeli by były jakieś chęci, żeby dojść do prawdy, to były możliwości przez te 25 lat dojść. Tak wygląda, że ta trzecia Rzeczpospolita jest w pajęczynie PRL-u i dzisiaj jeszcze. To ja może dopowiem, że tak, rzeczywiście generał Mirosław Milewski nie żyje od bardzo dawna. Generał Władysław Pożoga, czyli szef służby wywiadu i kontrwywiadu, zmarł kilka lat temu. Z kolei ostatni szef służby wywiadu i kontrwywiadu, Zdzisław Sarewicz, który był wcześniej szefem wywiadu, też kilka lat temu zmarł. W związku z czym te najwyższe szarże, no oczywiście Czesław Kiszczak zmarł, w związku z czym też również tutaj no, te najwyższe szarże już akurat jeżeli chodzi o ministerstwo nie żyją. Oczywiście żyją niektórzy wiceministrowie, ale niekoniecznie akurat ci, którzy by mieli wiedzę taką rzeczywiście najpełniejszą, bo jednak no to nie było tak, że tam wszyscy o wszystkim wiedzieli, tylko chodziło o to, żeby krąg osób zaangażowanych jakby w pewne przedsięwzięcia był jak najmniejszy. Chodziło po prostu o to, żeby te informacje się nie rozchodziły na boki i żeby każdy wiedział tylko to, co w danym momencie powinien, ale niekoniecznie znał całą układankę, tylko żeby znał swój teren i tam pewne rzeczy mógł robić. No najwięcej na pewno wiedział Czesław Kiszczak, to nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. W moim przekonaniu też wiedział dużo więcej niż generał Pożoga, który oczywiście wiedział bardzo dużo. Wiecie Państwo, możemy dzisiaj postawić tezę taką, że jeżeli polskie państwo zechciałoby znaleźć Rudolfa Skowrońskiego, to w ciągu miesiąca myślę, że go znajdzie. Tylko pytanie brzmi, dlaczego nie chce? Zaskoczę pana, ale to nie kto inny, a Zbigniew Siemiątkowski w takiej książce Wywiad a władza postawił taką tezę, że Departament Pierwszy, ponieważ miał wyprzedzające informacje o szykującej się poważnej transformacji ustrojowej, zaczął rozmawiać, o ile dobrze pamiętam, w drugiej, trzecim kwartale 1989 roku z przedstawicielami Amerykanów w Lizbonie. I to zostało przez niego opisane, udokumentowane, zebrane relacje, wskazane dokumenty. I tam taka teza przez Zbigniewa Siemiątkowskiego, przedstawiciela postkomuny, została pierwszy raz w tego typu literaturze sformułowana. No, jest pewna ciągłość, logiczność, bo to z jego zawiadomienia właśnie Zbigniewa Siemiątkowskiego w 1997 roku powstała tak zwana afera szafy pułkownika Jana Lesiaka, która skończyła się orzeczeniem o jego winie co do nielegalnych działań tego zespołu operacyjnego w szefie gabinetu Andrzeja Milczanowskiego, w szefie UOP-u, które były wymierzone przeciwko polskiej prawicy niepodległościowej. Porozumienia Centrum, RDR-u, Jana Olszewskiego, Jarosława Kaczyńskiego, ale to właśnie on złożył te zawiadomienie. I tak, jeżeli Państwo przypominacie sobie o zawłaszczonych, zagrabionych dokumentach dotyczących TW Bolka przez prezydenta Lecha Wałęsę, to nie kto inny, ale właśnie tenże Zbigniew Siemiątkowski złożył zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie popełnionym przez prezydenta RP. Taka ciekawostka. To może, czy jeszcze Państwo, jeszcze czegoś jesteście ciekawi, czy byśmy tą ciekawość, jak tylko możemy, zaspokoili, czy też możemy już kończyć i życzyć Państwu miłego wieczoru. To dziękuję uprzejmie, przede wszystkim moim gościom, panu Witoldowi Gadowskiemu, doktorowi. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.